Mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest czwartek, 16 maja, 22.40 jest u mnie. Coś innego sobie zrobię, nie róbcie tego w domu, nie wiem co to jest. Jakieś takie dla zdrowotności chyba. 507-964-253, 507-964-253. Proszę Państwa, nie no, tak szybko powiem, bo szkoda o tym gadać. Dyzio się nadął i Dyzio wygłosił orędzie. To jest tak, że właściwie ja powinienem wziąć za to w funtach sterlingach. Tak, byśmy z żoną działkę skosili, długi by się oddało i tak dalej. Szanowny panie marszałku rotacyjny, ja nie wiem, kto pana tam wpuszcza w ten kanał w ogóle. No być może tak się dzieje, że te sondaże trzeciej drogi nie najlepsze. Bo jak rozumiem, to pan miał wygłosić jakieś poważne orędzie, tylko że problem polega na tym, że poważnie mówić to mogą ludzie, którzy są poważni, albo przynajmniej tacy, którzy w środku, w tym miejscu, mają to, co mają tam ludzie poważni. Co pan ma w środku, to my wszyscy wiemy. No i wie pan, to nie chodzi o to, żeby pan siebie przekonał, że pan jest poważny, tylko żeby pan ludzi potrafił przekonać. No. To orędzie marszałka skomentowała w mediach społecznościowych Beata Szydło, skomentowała tak: rotacyjny marszałek Hołownia wypowiedział dziś w orędziu wiele pięknych formułek, ale same słowa to nie wszystko. Ważne są czyny, a swoim zachowaniem w ostatnim półroczu Hołownia wielokrotnie udowodnił, że jest wiernym poplecznikiem siejącego nienawiść Tuska. Zamiast wygłaszać puste słowa w telewizji, niech Hołownia wykaże się odwagą i sprzeciwi się Tuskowi. Panie marszałku, ja powiem tak. To był bardzo zły teatr, ale to nie o to chodzi, żeby pan do teatru nie chodził. Nie, niech pan chodzi jak najbardziej. Można nawet, niech pan zacznie od opery. Jest taka opera. Ruggiero Leoncavallo to napisał. To są pajace. To się kończy taką słynną kwestią. La commedia è finita. To zwykle mówił baryton, ale raz powiedział Caruso, to od tamtej pory to już tenor te kwestie wypowiada. Nie, to proszę sobie tam zanotować jako ciekawostkę zawodową od majstra, niech pan się do tego nie przywiązuje. Natomiast z tymi orędziami to ja bym bardzo uprzejmie prosił, żeby pan sobie jednak dał spokój, bo no, proszę państwa, przed komisją tego basenowego dzisiaj zeznawał Mateusz Morawiecki. Z takich najbardziej istotnych rzeczy to tam pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic zapytała byłego premiera o fragment wcześniejszych zeznań Jarosława Gowina. Gowin opowiedział o swoim spotkaniu z premierem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, którzy według Gowina mieli być przeciwni organizacji wyborów kopertowych, ale zmienili zdanie. No tak to przedstawił Gowin, że zmienili zdanie pod wpływem Jarosława Kaczyńskiego. Morawiecki odpowiedział: przykro mi to powiedzieć, bo pan premier Gowin był naszym dobrym kolegą w rządzie, ale w tamtym momencie zdradził nasz obóz polityczny i co jest również w mediach, doszło do jego spotkania gdzieś pod Warszawą z jednym z liderów opozycji, z przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. Wtedy zmienił zdanie, zaczął grać na scenariusz Platformy Obywatelskiej. Pan Jarosław Gowin realizował swój interes polityczny. Wiem od jego kolegów z partii, że chciał wówczas zostać marszałkiem, może premierem. Jego zeznania trzeba odczytywać w takim niestety świetle. Jeśli pan Gowin twierdzi, że na początku byłem przeciwnikiem wyborów kopertowych, a później zwolennikiem, to tak, kłamie. Poza tym tam doszło do takiej wymiany zdań pomiędzy panem posłem Waldemarem Budą a Jońskim. Joński stwierdził, że Buda wiele razy przerywał wypowiedzi innych członków komisji. Po kilku pouczeniach kazał Budzie opuścić salę posiedzeń i w odpowiedzi Buda powiedział panu przewodniczącemu Jońskiemu: ja jestem prawnikiem, a ty nieukiem basenowym. Tam wcześniej Buda, to trzeba oddać sprawiedliwie, podkreślał to, że Joński się zajmował chlorem na basenie. Ponieważ komisja nie przyjęła wniosku odwoławczego posła Budy, a poseł zapowiedział, że pozostanie na sali i będzie widzem, to zdecydowano, że to przesłuchanie
w tym momencie się kończy przerwą. No i będzie wznowione w środę o 13. Jeszcze raz powiedz, kto z Gdańska? Witold, pan Witold z Gdańska. Nie, bo się przestraszyłem, że Dulkiewicz. Dzielnica Raspa. Dobry wieczór, panie Witoldzie. Słucham pana. No, dobry wieczór. Proszę mówić. Panie Jacku, pan mnie słyszy? Słabo, bo słabo, ale słyszę. Proszę głośniej troszkę mowa. Panie Jacku, jak nastała ta pandemia, to zająłem się moimi pupilkami w 20 roku. I pozwoli pan, że przeczytam panu o tych moich pupilkach. Pan marszałek, lepka rączka, już ogarnia go gorączka. Że zapomina, że ma lepkie łapki, już używa swojej gadki. Na wybory jest kopertą, ona jest zabójcza, chyba że dla mnie jest ofertą. Jeszcze siedzą czerwone kury na grzędzie. Czy ktoś ich pokona, zdobędzie. Czy ta polska droga będzie gładka, naprawiona, nadzwyczajna kasta i tuleja wymieniona. To, co chcieli, mają, znowu wyborami grają. I ludziom głowę zawracają. Mają w mózgu coraz więcej wody, no i znowu zaczynają się podchody. Zacznie się pandemia nienawiści, nie amory. Będzie nowa data na wybory. Pozwoli pan, że jeszcze raz przeczytam panu o moim drugim pupilku. Trochę jestem, muszę poszukać. A teraz następny mój pupilek. Pan Gajowy, ten nordeski, pusta głowa. Temu to na pewno rozum wyparował. Kraj kwitnącej wiśni anektuje, już szogunem się mianuje. Już wybiera się na polowanie, jego noga na jeleniu stanie. Porusza, jak jest bigos gotowany, nie spuszczaj oczu żony, rzeczy do Obamy. Już zaczyna gadać od rzeczy, że na drzwiach od sodoły poleci. Nie przybiera w ostrych słowach, straszy, grozi, upomina. Ogląda się za siebie, rzeczy do Gowina, bo kolesiów moich żyć wydymał. Woda w rzekach przybrała, pola i domostwa zalała. Ludność poniosła straty, z tego powodu cierpiała i płakała. A Gajowy na to, woda z rzek wyleje i spłynie do Bałtyku. Ludzie, i o co tyle krzyku? A teraz może pan pozwoli, że przeczytam jeszcze o Borusiu. Też mój pupilek. Panie Witoldzie, może sobie coś zostawmy, przepraszam, z tej twórczości na następny raz, bo tak to będziemy mieli bardzo poetycki wieczór. Ja pięknie dziękuję, bardzo uprzejmie dziękuję, panie Witoldzie. Nie, ja się nie dziwię, że ludzie uciekają w poezję, w jakieś takie światy, które są bardziej do zniesienia. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Witoldzie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru. Wracając do tego wszystkiego, co nas dzisiaj spotkało, proszę państwa, najkrócej mówiąc, Morawiecki rozsmarował tę komisję i tyle. Co poza tym? No dokładnie tak, jak napisał poseł Mularczyk, po zamachu na premiera Słowacji Fico, Platforma postanowiła złagodzić język debaty publicznej. Dzisiaj opublikowała taki spot wyborczy, w którym oskarża PiS o prorosyjskość i o zdradę. Piotr Miller skomentował ten spot w taki sposób. Dzisiejszy spot Platformy pokazuje, że w sztabie wyborczym awanse na kolejne wysokie stanowiska decyzyjne dostali silni Razem i zaplecze Romana Giertycha. Natomiast Radosław Fogiel opisuje to, co zobaczył, w taki sposób. Zaczyna się od cytatu z faceta, który pił wódkę z funkcjonariuszami FSB, a potem o wstrzymanie do zbrajania armii oskarża się partię, której rząd kupił najwięcej sprzętu wojskowego, zwiększył wydatki na obronność do 4% PKB. Ale nie, Platforma nie uważa wyborców za idiotów. Telekino, pokaż się bardzo uprzejmie, proszę, ten spot dla idiotów. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Najpierw wygrali wybory, używając nielegalnie zgromadzonych materiałów przez importera ruskiego węgla, a potem zwiększyli jego import. Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków PiS zawrotną karierę zrobił Tomasz Szmyt. Do niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. Skrót, partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Mateusz Morawiecki napisał po obejrzeniu tego dzieła, kto naprawdę był sojusznikiem Rosji przez ostatnie lata. Przypomnijmy kilka faktów. Tak zareagował, tak odpowiedział i załączył, opublikował inny spot, telekino. Bardzo proszę. Donald, zanim napiszesz kolejny wpis, przypomnijmy kilka faktów. To premier Mateusz Morawiecki rozpoczął ofensywę dyplomatyczną, gdy sytuacja za naszą wschodnią granicą zaczęła dramatycznie się pogarszać. Gdy pierwsze rakiety spadły na terytorium Ukrainy, premier Morawiecki stanowczo zareagował w Berlinie. W Berlinie, tutaj, w sercu Niemiec, chcę o tym rozmawiać z kanclerzem Scholzem. 5000 hełmów? To chyba jakiś żart. To premier Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki jako pierwsi światowi przywódcy udali się do ostrzeliwanego Kijowa, aby pokazać europejską solidarność z Ukrainą. To w Alei Odwagi w Kijowie została zamieszczona tablica z nazwiskiem Jarosława Kaczyńskiego oraz Mateusza Morawieckiego, a nie Donalda Tuska. Donald, to ty potrafiłeś odbierać gratulacje z rąk Putina, a te słowa... Płatni zdrajcy, pachołki Rosji! Możesz skierować do swojego rządu, na przykład do Radosława Sikorskiego, który swoim wpisem wywołał międzynarodową aferę. To ty chciałeś sprzedać Lotos Rosjanom. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. To ty chciałeś ocieplenia relacji z imperialną Rosją. To twoi ludzie podczas kryzysu na granicy z Białorusią byli pacynkami Putina i Łukaszenki. Tak, tego Łukaszenki, który tak chciał, abyś wrócił w Polsce do władzy. Gratuluję narodowi polskiemu. Należą ci im wielkie brawa. Utarli tej władzy nosa i przyprowadzili opozycję do władzy. Dzięki nim Polska będzie inna. Poprzednia władza nie chciała z nami rozmawiać, ale teraz to się zmieni. Polacy pokazali, czego chcą. Przypadek? Ponieważ TVN jak potrafi, jak się stara grzać ten temat, że PiS to jest prorosyjska partia, no to dzisiaj w Sejmie pani redaktor Agata Adamek, reporterka TVN24, zapytała prezesa o tę komisję do spraw badania rosyjskich wpływów, jaką zamierza powołać Tusk. Proszę posłuchać, jak odpowiedział premier, prezes. Panie prezesie, komisja do spraw rosyjskich wpływów ma być w kancelarii premiera. Premier ma ją w przyszłym tygodniu powołać. Dobry to krok? No jeżeli tam głównym bohaterem podejrzany będzie premier, to tak. Panie prezesie, czepiski. Młodzież o tym mówi, że prezes po prostu zaorał TVN. No taki to dzień dzisiaj, że Morawiecki rozsmarował komisję, prezes zaorał TVN. A, właśnie, ja chciałem coś ogłosić w związku z tym, co zamierzam zrobić, uprzedzić po prostu o tym, żeby nie było zaskoczenia, tak? Ponieważ dzisiaj pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podpisał takie ideologiczne rozporządzenie, na mocy którego między innymi zakazano symboli religijnych w urzędach miasta, w tym na przykład stawiania krzyży na biurkach i tak dalej. Urzędnicy mają też, jak podała Wyborcza, respektować prawa związków jednopłciowych. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło taki dokument. Pochwaliła się w rozmowie z Gazetą Wyborczą pani rzeczniczka Monika Bełt, rzeczniczka ratusza. Z nowych procedur ma być teraz obowiązkowo przeszkolony każdy urzędnik. Ja lojalnie uprzedzam, tak, że ja od dzisiaj w każdym miejskim urzędzie, w jakim mi się przyjdzie pojawić, jak tylko moja stopa tam stanie, to w tym gnieździe szatana, zamiast dzień dobry, będę ostentacyjnie mówił, szczęść Boże. Ja nie wykluczam tego, że będę chodził z krzyżem w ręku. Naprawdę nie warto tak prowokować spokojnych ludzi, bo jak się wkurzymy, to no... Telekino, poproszę o ten krótki filmik nagrany przez byłego kandydata na prezydenta, Tobiasza Bochyńskiego.
Prezydent Trzaskowski zakazuje w Urzędzie Miasta krzyży i innych symboli religijnych. Gazeta Wyborcza donosi, że pojawiło się nowe zarządzenie prezydenta. Nie będzie wolno trzymać krzyża nawet na swoim biurku. Urząd ma zostać absolutnie pozbawiony wszelkiej religijnej symboliki. Jest to kolejny rozdział piłowania katolików, o których mówił Sławomir Nitras. Ale mało tego. Oprócz tego pojawiają się nowe zalecenia dotyczące tego, jak urzędnicy mają zwracać się do klientów. Już nie tak jak do kobiety i mężczyzny, tylko tak, jak kto sobie tego życzy. Widać wyraźnie, że Trzaskowski, tak jak wielokrotnie mówiłem, nie jest zwykłym politykiem. To jest fanatyczny, lewicowy ideolog, który próbuje wbrew porządkowi prawnemu, wbrew zwyczajom panującym w Polsce, wprowadzać do Warszawy skrajnie lewicową ideologię. Nie możemy się zgodzić na taką walkę z religią, która jest prawnie chroniona w Polsce. Dzisiaj prezes był w Dąbrowie Białostockiej i powiedział tam tak. Ja wiem, że pan Wojtek czeka, ale sekundę, tylko zacytuję, dobrze? Ta opcja europejska jest właśnie taka, zniszczyć religię, zniszczyć to, w co ludzie wierzą, że są czymś więcej niż tylko homo sapiens, że są ludźmi, którzy mają duszę, że są ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, że są ważni. I jeśli chodzi o to, co najważniejsze, co w naszym wnętrzu, w naszych sercach, duszach, nieśmiertelni. Chcą to zniszczyć, chcą z ludzi zrobić zwierzęta. My się tu w Polsce na to nie godzimy. Pan Wojciech z okolic Złotoryi. Dobry wieczór, panie Wojtku. Tak, słucham pana. Witam. Kłaniam się bardzo mocno, panie Jacku. I tak słucham, nawiązuję do tej właśnie kłamstwa, naszego... O, teraz dopiero widzę i słyszę dobrze. Czyli cud. Proszę mówić, panie Wojtku. Dziękuję. Naszego pana premiera, to było w tamtym odcinku, chyba dwa dni temu, to jest pan Pinokio. To już nie jest nawet, nie wiem kto, Lisek, jak z kabaretu pani Lipińskiej, tylko to jest Pinokio. Czyli kłam i ten nos rośnie. Te przerwy to wynikają z tego, że pan siebie słucha w telewizji, czy dlaczego? Sekundeczkę. Teraz mnie słyszę dobrze? Ja pana słyszę bardzo dobrze, tylko nie wiem dlaczego z przerwami. Tak, proszę mówić. A teraz dobrze. A nawiązując do krzyży, które chce demontować pan Trzaskowski, ja jestem katolikiem i polonusem, takim Polakiem, prawdziwym Polakiem, który kocha ten kraj. Jestem katolikiem, który wywodzi się z rodziny katolickiej. Mam tradycję i kulturę taką wyniesioną. Nie, że idę do kościoła, a drugiemu później kopa zasadę gdzieś tam przy drodze. Tylko to są moje wartości wyniesione z domu od lat. I nie pozwolę czegoś takiego, żeby jakieś rozpuszczalnikowe nazwisko, czy pan Nitras, będzie mnie opiłowywał z czegokolwiek. Niech on opiłuje siebie i swoją rodzinę. To jest raz. A z krzyżami, jak będą wojować, to niech sobie obejrzą ci mądrale Rancho Wilkowyje. Tam taki był pan Czerepa, który już raz zdejmował krzyże, to się ludzie za niego wzięli. Mnie to denerwuje, powiem szczerze, bo tak być nie może. Naród 40-milionowy bez mała, który ma tradycje wiekowe, już nie mówię o chrzcie Polski w 1956 roku, Zamieszka I, mamy wiekowe tradycje i ta nasza tradycja katolicka, jaka by nie była, nie wprowadza żadnego zła. Nigdy, jak pamiętam z historii, nie napadaliśmy na Ruskich, na Niemców, tylko oni nas rozbierali, nas próbowali rozmontować, rozgrabić. My jesteśmy geopolitycznie w złym miejscu. Dlatego nas próbują rozmontować. Może teraz niewojennie na razie, chociaż nie chciałbym nigdy, żeby jakaś zawierucha nastąpiła w naszym kraju, bo boję się o dzieci, wnuki i tak dalej. Ale nas rozmontowują gospodarczo. Przez to lewactwo, które jest tam w Unii Europejskiej, tych oszołomów, którzy tam się dopadli do władzy i do lobbingu, który to lobby powoduje, że musimy kupować sobie pompy ciepła niemieckie, wiatraki niemieckie i wszystko, co jest możliwe, aby gospodarkę polską rujnować.
A euro, które chcą nam wprowadzić, to jest nic innego, tylko wyprowadzić z naszego majątku, z naszego polskiego złotego te pieniądze, które pan Glapiński, z tego co wiemy, ja tylko medialnie znam, nie znam szczegółów jakichś tam politycznych, ale medialnych, ja słucham różnych opinii i różnych, sam gdzieś sobie wybiórczo biorę, żeby wypośrodkować pewne rzeczy, no to majątek się wypompuje, żeby wesprzeć to sztuczne euro, które zostało wprowadzone. Marka zdechła śmiercią naturalną, to trzeba teraz zrobić tak, żeby Niemca utrzymać. Niemiec będzie znowu bezwojennie, bez niczego rządził Europą, bo to jest ich naturalna chęć rządzenia światem. Bardzo podobnie do pana sobie myślę na ten temat. Często tutaj mówię, jeżeli chodzi o to złoto, o tę rezerwę, to ona automatycznie przejdzie po wprowadzeniu euro do banku, no tak, bo to jest, we Frankfurcie. To jest, panie Jacku, to jest zwykły rabunek. To jest złodziejstwo. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Wojtku. Pozdrawiam serdecznie. Ja nie mam nic do dodania po tym, co pan powiedział. Natomiast w tym tygodniu, to jest informacja tam sprzed dwóch dni, jeszcze w nawiązaniu do tej wojny ideologicznej, jaką Trzaskowski chce przykryć to, że dał za przeproszeniem, państwo wiedzą, co mam na myśli, którą część ciała, w sprawie tego pożaru, no bo przecież on zaproponował tym ludziom, żeby się ustawili do okienka, tak? Tak ma wyglądać ta pomoc dla nich. Podczas niedawnych obchodów stulecia OSP w Potoku Wielkim jednym z gości była poseł Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło i to właśnie jej kilka słów na mszach świętych miał poświęcić proboszcz miejscowej parafii ksiądz Artur Dyjak. Jak informuje wp.pl, ksiądz miał wypowiedzieć się o tym, co robi obecnie w Polsce Platforma Obywatelska. To ugrupowanie polityczne, które dzisiaj sprawuje władzę, lekceważy przecież sprawy rolników, a część z was jeździła na protesty. Tak sobie myślę, to jak to jest? To ugrupowanie odpowiada za takie podejście do rolnictwa, a tutaj teraz w rolniczej parafii tak blisko są ołtarza. Tak miał powiedzieć ksiądz, komentując fakt, że Wcisło w kościele siedziała w pierwszym rzędzie. I miał przypomnieć, że posłanka Koalicji Obywatelskiej wspierała w Sejmie projekt o liberalizacji aborcji, a także głosowała za wprowadzeniem tzw. pigułki dzień po, co jest niezgodne z nauką Kościoła. Ksiądz Dyjak dodał, że skandalem jest, że osoby, które prezentują naukę przeciwną Kościołowi, publicznie przystępują potem do Komunii Świętej. Zapowiedział, że w przyszłości zapyta taką osobę, dlaczego jest w tym miejscu. No i okazuje się, że za przypomnienie o nauce Kościoła katolickiego ksiądz jest atakowany przez media. Skandal na mszy, to jest jeden z krzykliwych tytułów. Najwyraźniej niektórych wciąż dziwi fakt, że Kościół sprzeciwia się aborcji. Całe szczęście i Bóg zapłać, że mamy takich, super kapłanów. Proszę państwa, mnie z tej celi chłodnej za chwilę przyjdzie odejść, ale chciałem powiedzieć dwa słowa o pewnym panu, którego nie ma z nami od 10 lat. 10 lat temu zmarł wielki polski pisarz Marek Nowakowski. Proszę mi wierzyć, że ja pamiętam wszystkie rozmowy, jakie z nim przeprowadziłem. No, między innymi dlatego nie mam z tym problemów, bo było ich za mało. Zwyczajnie było ich za mało. Ja bardzo żałuję, że było ich za mało. Pamiętam też taką rozmowę, do której nie doszło, bo kiedy zadzwoniłem i zaprosiłem pana Marka, to on powiedział, że bardzo elegancko, bo to był elegancki człowiek, bardzo elegancko odmówił, powiedział, że nie, że on nie przyjdzie, nie, że mu się nie chce gadać, tylko że on nie ma nic ważnego do powiedzenia, takich użył słów. Panie Jacku, nie mam nic ważnego do powiedzenia. Bo dla niego słowa miały znaczenie, nie tylko te słowa pisane, choć one najbardziej, ale również te mówione, te wypowiadane. Proszę obejrzeć taki krótki film, jaki przygotowała kilka lat temu w związku z tym wielkim pisarzem Biblioteka Narodowa. Telekino, bardzo proszę.
pisze historie różne o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, które dawno temu były. Już ich nie ma, tych ludzi, tych miejsc. I tu się opieram na wskrzeszaniu czegoś, co było, a tylko jest już właściwie w mojej pamięci. Takie właśnie danie sobie sensu, przez moją pamięć daje sens swemu życiu, że jakieś historie pamiętam, jakieś sprawy sprzed wielu lat, 30, 40. To dokąd sięga pani, tak to robi. To nie jest to, że ja sobie narzuciłem takie ćwiczenie pisarskie. To jest potrzeba, którą... Rzecz, którą robię z absolutnej potrzeby teraz. Forma jest tu bardzo ważna dla mnie. Muszą być to małe historie, dwie strony maszynopisu do czterech. Pięć to już jest absolutna góra. Żeby w tym zawrzeć pewne obrazy przeszłości, pewne jakieś wydarzenia, które można byłoby 10 stron, 20 i 30 poświęcić, a właśnie maksymalnie skondensować. Może to też jest związane z pewną niechęcią do wielosłowia. A te małe historie uczą bardzo szacunku do słowa. Trzeba opłukiwać każdą rzecz, trzeba słowa szukać, żeby przylegały do opowiedzianej historii. Trzeba zbędne słowa rugować, słowa chwasty wyrzucać. Taka praca, bym nazwał, mam przyjemność takiego dobrego rzemieślnika, takiego może rzemieślnika precyzyjnego, który pracuje nad małymi rzeczami, może to jest nawet trochę jubilerskie, czy szlifierz, to tak mnie podoba się jako określenie. Ja uważam, że w pisaniu trzeba walczyć o wartość słowa, mieć szacunek dla słowa. Dlatego te krótkie teksty są dla mnie próbą, takim ćwiczeniem, szansą przywracania słowom ich wartości, ich znaczeń, żeby słowo przylegało do rzeczy, takie marzenie. To jest chyba najważniejsze dla pisarza. Dziesięć lat temu zmarł Marek Nowakowski, wielki polski pisarz, wrażliwy, uczciwy, mądry pan. Proszę Państwa, już za chwilę spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem, a potem podsumowanie dnia. To był imponujący dzień, jeśli chodzi o różne wydarzenia. Podsumowanie dnia, którego dokona Adrian Borecki. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Proszę pozostać z Republiką.